Rozszczepienie atomu. Wiele się dzisiaj mówi o energii atomowej w kwestii budowania fabryk atomowych. Czy są bezpieczne, czy też nie? W tym odcinku nie poznamy jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale dowiemy się, czym jest energia atomowa i jak rozszczepiono atom. Na swoim terytorium już od lat 80. bardzo wiele krajów zdecydowało się na budowę elektrowni jądrowych. Dzisiaj jednak pojawiło się mnóstwo wątpliwości co do ich bezpieczeństwa. Głównie przez katastrofę, do której doszło na Ukrainie w czarnobylskiej elektrowni jądrowej w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku, gdzie doszło do awarii w reaktorze jądrowym bloku energetycznego numer 4. Chodzi także o kwestie zużytych prętów paliwowych, które są bardzo niebezpieczne, bo silnie radioaktywne i ciężko się je usuwa. Dlatego też wiele państw postanowiło ograniczyć budowę takich elektrowni na swych terytoriach. Żeby jednak dowiedzieć się, na czym polega rozszczepienie atomu, musimy określić, czym jest sam atom. Posiada dość złożoną konstrukcję, choć jest najmniejszą cząstką pierwiastka. Składa się z jądra, wokół którego krążą elektrony. Jądro zaś dzieli się na protony, zawierające ładunek dodatni, i neutrony, pozbawione ładunku elektrycznego. Idąc dalej, neutrony i protony wykonane są z trzech jeszcze mniejszych obiektów, które nazywa się kwarkami. W elektrowniach tworzy się elektryczność pochodzącą z rozszczepienia atomu. Dzieje się to w ten sposób, że w elektrowniach ciepło wytwarzane jest w wyniku łańcuchowych reakcji jądrowych przetwarzanych w energię elektryczną. Cylindryczne pręty paliwowe wzbogacone w uran znajdują się w rdzeniu reaktora atomowego. Gdy atom zostaje rozszczepiony, wytwarza się ciepło, które podgrzewa wodę zmieniającą się w parę. To właśnie dzięki tej parze wodnej wprawione są w ruch turbiny połączone z prądnicą. Do tego, że można rozszczepić atom, czyli rozbić jądra na dwie mniejsze połówki, doszli niemieccy naukowcy. Lise Meitner oraz Otto Hahn odkryli, że podczas tego procesu wytwarza się bardzo duża ilość energii. Tworzy się reakcja łańcuchowa, powodująca uwolnienie wolnych neutronów. Te zaś doprowadzają do podziału innych jąder. Tak właśnie przebiega rozszczepienie atomu. Pierwszym, który zbudował reaktor atomowy, był Enrico Fermi. Włoski fizyk doprowadził w 1942 roku do rozszczepienia jąder, tworzących niesamowitą ilość energii. Najpierw stworzył tak zwany stos atomowy. W nim zachodziła kontrolowana reakcja łańcuchowa, doprowadzająca do rozszczepienia atomu. Prace nad rozszczepieniem jądra atomowego skupiły się przede wszystkim na rozbiciu uranu. Uran bowiem jest najcięższym występującym naturalnie na Ziemi pierwiastkiem, czyli posiada rekordową liczbę atomową. Składa się z 92 protonów. Posiada również 146 neutronów. Dzięki właściwościom tego pierwiastka oraz jego rozbiciu osiąga się niesamowitą ilość ciepła. Stało się to przełomem w nauce, który mógł zdziałać w świecie wiele dobrego. Niestety te badania były następstwem wielu strasznych wydarzeń. Odkrycie, że można rozszczepiać atom, doprowadziło do stworzenia najgroźniejszego znanemu ludzkości wynalazku – bomby atomowej. Prace nad tym śmiercionośnym wynalazkiem prowadzono w Niemczech, w Anglii i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Po przystąpieniu w 1941 roku USA do II wojny światowej połączono badania angielskie i amerykańskie, skutkujące projektem o nazwie Manhattan. Pierwszych kontrolowanych prób wybuchu bomby atomowej dokonano 16 lipca 1945 roku w Nowym Meksyku na pustyni Alamogordo. Projekt ten nosił kryptonim Trinity, czyli Trójca. W końcu doszło do użycia bomby na ludności cywilnej. W sierpniu 1945 roku, w czasie II wojny światowej, wojsko amerykańskie w odwecie za atak japońskich sił na Pearl Harbor użyło tej przerażającej broni. Zrzucili dwie atomówki na japońskie miasta. Na Hiroshimę amerykański bombowiec o pseudonimie Enola Gay zrzucił bombę o nazwie Little Boy. Ważyła ona 4 tony i miała długość 3 metrów. Przez użycie tej broni zginęło ponad 80 tysięcy ludzi, a około 70 tysięcy zostało rannych. Zniszczony obszar oszacowano na 10 km kwadratowych. Na Nagasaki, które zbombardowano 3 dni później, zrzucono broń nuklearną o nazwie Fat Man. Tam straty również były ogromne. Zginęło wtedy 40 tysięcy osób, a 10 tysięcy odniosło poważne obrażenia. Była to końcowa faza II wojny światowej, która zapisała się w historii jako jedno z najtragiczniejszych wydarzeń. Japonia skapitulowała, ale jakim kosztem? Były to jedyne dwa przypadki użycia broni atomowej do działań zbrojnych. Po tym wydarzeniu wiele krajów zapragnęło posiadać podobnie druzgocącą broń. Rozpoczął się wyścig zbrojeń, nazywany Zimną Wojną. W 1946 roku USA dokonało eksplozji dwóch bomb atomowych na Oceanie Spokojnym, na wodach atolu Bikini w archipelagu Wysp Marszałkowskich.
Marshalla. 3 lata później Związek Radziecki przeprowadził swój pierwszy kontrolowany wybuch bomby atomowej. Wielka Brytania dokonała tego natomiast w 1952 roku. Państwa, które korzystały z tego niszczycielskiego wynalazku, podczas prób zdały sobie sprawę z niszczycielskiej siły tej broni, która powodowała po jej wybuchu ogromne promieniowanie. Powodowało to nie tylko skażenie środowiska, ale miało bardzo negatywny wpływ na życie ludzi znajdujących się niedaleko obszaru wybuchu. W związku z tym kraje podpisały zobowiązanie nie przeprowadzenia kolejnych prób jądrowych. Jak widać, nauka może być czymś naprawdę niesamowitym i zdziałać dla świata wiele dobrego, lecz z drugiej strony wiedza, która trafi do niewłaściwych osób, może spowodować katastrofalne skutki, mogące doprowadzić nawet do wyginięcia całej ludzkości. Dlatego każda wiedza, którą zyskujemy, powinna być wykorzystywana nie dla własnych korzyści, ale do czynienia dobra.